Jadąc tą drogą na egzaminie, uważaj na ograniczenia prędkości. Początkowo masz ograniczenie do 40 km na godzinę, następnie do 30 km na godzinę. Pamiętaj, że podczas egzaminu dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej prędkości skutkuje wynikiem negatywnym. W przypadku jednak, gdy jednokrotnie przekroczysz prędkość o więcej niż 20 km na godzinę, egzamin zostanie automatycznie zakończony wynikiem negatywnym. Skręcając w lewo z drogi jednokierunkowej, wykonuj ten manewr zbliżając się do lewej krawędzi jezdni. Egzaminatorzy zwracają uwagę, czy odpowiednio akcentujesz właściwą pozycję do skrętu.